potężniejsze. Tutaj przez sam fakt swojego istnienia, przez sam fakt swojej niezrozumiałości są dla nas ogromnym zagrożeniem. Wiadomo, każda postać w Zerie Cthulhu, mówi się, że każda postać w Zerie Cthulhu kończy, jeżeli nie sesję, to przynajmniej kampanię szalona albo martwa. Kult podchodzi do tego zupełnie w drugą stronę. To znaczy, to co mogę wam powiedzieć, bo nie powinienem na tyle za dużo, to po prostu zepsuje zabawę na tym terenie. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Tutaj nie chodzi tylko wyłącznie o duszę ludzką. Sama istota ludzka, wszyscy ludzie kiedyś byli bogami. Tak Crowley twierdził, Nietzsche zaznaczył, że tak jest. Każdy człowiek jest bogiem. Sam w sobie ma potencjał absolutnie nieograniczony i absolutnie nieograniczoną moc. Po prostu pewnego pięknego dnia jeden z ludzi znalazł metodę, żeby zamknąć wszystkich wirus. Stworzył nasz świat z fragmentów różnych innych miejsc we wszechświecie. Tutaj nie można mówić o miejscach, nie można mówić o czasie, bo tam takich pojęć po prostu nie ma. Zamknął nas w sztucznym świecie, kazał nam żyć życie przez jakiś czas, potem umieramy, jesteśmy wysyłani do czegoś, przy czym piekło to jest... tak, piekło jest bladym kulturalnym odbiciem tego, co tam się dzieje, samego infernu. Tam przez całą wieczność jesteśmy torturowani, po czym wysyłani z powrotem jako niemowlęta do iluzji i tak. Horror, jaki można wprowadzić w ramach tego systemu, jak bardzo można straszyć tą odmiennością, niezrozumiałością, cyklopową architekturą, brakiem praw fizyki, czy losowością praw fizyki, zmiennością kątu widzenia. W pewnym momencie na przykład jeden budynek może zacząć oddychać, prawda? Może zacząć spływać krwią, wyrastać po organy, to będzie absolutnie normalne, jeżeli będziemy gdzieś, gdzie zbamy się rzeczywistość. Z ciekawych miejsc, o których mogę wam powiedzieć, jest na przykład baza Metropolis, czyli w jednej z tych rzeczywistości, z tych światów nad naszym. Baza to jest miejsce, gdzie można kupić wszystko. Tutaj mówimy wszystko. Każdy przedmiot, który kiedykolwiek powstał, bądź powstanie. Takie skrzywione odbicie, tak? Może nie skrzywione odbicie, to jest tak jakby platoniczny wzór. Baza jest takim platonicznym wzorem dla wszystkich sklepów, rynków, innych tego typu miejsc. I takich wzorów jest dużo więcej. Tyle, że te wzory, one wszystkie są powykrzywiane w takim stopniu, tak mówię, ekstrema, tak jak te wszystkie wzory, one są wykrzywione do nielogiczności, do punktu, gdzie one po prostu w naszym świecie nie miały najmniejszego sensu. W kulcie występuje bardzo wiele demonów, aniołów, innych istot, buddów, innych dziwnych rzeczy, tak, ze wszystkich praktycznie religii. Dlatego między innymi kult, wydaje mi się, że to jest prawda, bo nie znalazłem informacji sprzecznej z tym, został uznany po prostu za książkę, no, nie powinno się czytać. Chrześcijaństwo jest tam wykrzywione, tak przykładowo chrześcijaństwo jest wykrzywione po prostu na drugą stronę. Sam Jezus Chrystus, no, coś na czym był wzorowany, istnieje. Ukrzyżowanie to jest takie mizerne odbicie, wzorowanie się na jedynym rytuale, który może zabić człowieka. Najtrudniejszym rytuałem jest śmierć. System i wszelkie dodatki jest tak napisany, żeby nie ułatwiać zrozumienia. Bo to nie chodzi o to, że to ma być wszystko pięknie wytłumaczone i mistrz gry będzie wiedział, aha, dobra, to działa tak, to działa tak, to działa tak. Nie, nawet mistrz gry w tym wypadku jest istotą ludzką, on ma tego nie rozumieć. On ma to przyjmować, ma wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją, ale na dobrą sprawę zrozumieć dokładnie, o co chodzi. Przykładowy, że tak powiem, stworek z kulta. Liktor. Ich bodajże, teraz nie chcę skłamać, chyba ich jest 40 tysięcy. Trzeba to sprawdzić jeszcze raz, nie pamiętam dokładnej liczby. W każdym razie ich jest określona liczba. To są jedni z najwyższych strażników naszego więzienia, jedni z najwyższych strażników więzienia.
otrzyma jakąś władzę. Żeby móc ludźmi po prostu manipulować tak, żeby trzymali mniej więcej tą uwagę, nie padali w rozpasanie albo zbytni spokój. Generalnie próbowali się połamywać z szeregu. Jak to wygląda? Jest normalny człowiek, ale jeżeli tylko zobaczy się jego prawdziwą naturę, niektórzy z reguły zawsze są tak potężnie grubi, że ich skóra jest rozciągnięta do poziomu, gdzie widać wszystkie ich wnętrzności pulsujące, ogromny żołądek, przepływającą zabudzoną krew, żyły pod skórą. Ich twarz wykrzywiona jest taka opasła bardzo, również prawie że półprzezroczysta, ostre zęby. Więc no, jeżeli ktoś na przykład popatrzy, już troszeczkę się rozchwiał w tej iluzji, albo coś na niego wpływa, że widzi tego typu rzeczy. No wyobraźcie sobie opisywanie takiej sceny, jak siedzi sobie, załóżmy, wierząca postać, ktoś, kto przez całe życie układał nadzieję w Chrystusie. Siedzi sobie w kościele, modli się, nagle przebłysk. Gminamy z ludzkiej wręczności, przynajmniej tak to wygląda, oddychająca ściana budynku, krzyczący z bólu figurka Jezusa i właśnie taki niktor na samym środku, podnoszący zamiast kielicha na przykład coś, co wygląda jak więcej serce. A dookoła niego niektórzy ludzie wyglądają w miarę normalnie, niektórzy z nich mają szpony, zęby sięgające dotąd, albo generalnie są cali czarni, bez żadnych śladów twarzy jako takiej, włosów, po prostu, że tak powiem, składają się z czarnego w miarę polskiego ciała. Opisuje się taką wizję przez 5 sekund, potem się wraca do normalnej rzeczywistości. Po czym na przykład jeden z tych ludzi, którzy przed chwilą wyglądali jak te istoty, podaje mi znak pokoju. Ja. Na przykład są niektóre istoty, które są odporne na każdy rodzaj broni. Ale nie dlatego, że mają twardą skórę, albo nie wiem, noszą pancerze, albo nie wiem, pole siłowe, tylko dlatego, że są odporne na ideę. Jakie scenariusze? No, głównie właśnie tak jak powiedziałeś, najczęściej oni obserwują jakieś załamania w rzeczywistości, albo zaczynają odkrywać jakieś rzeczy, które zaczynają się ze sobą nie zgadzać, jak ten fragment prawdy, zaczynają go drążyć, prawda, w pewnym czasie. Dochodzi do tego, że coś ich próbuje przed tym powstrzymać, jakaś siła, jeżeli ktoś to jest innego. Może być również coś takiego, że gracze po prostu są, bo mają sekundowe przebłyski, są wrzucani do Metropolis na sekundę. Około sekundy mają prawo to przeżyć, jako zwykle normalnie. Również widziałem mistrza Gierkuta, który prowadził tutaj jak zwykły system, nie wiem, detektywistyczny. Prowadziliśmy, nasze postacie prowadziły wiele detektywistycznie. Dopiero to od nas zależało, czy wyciągniemy z tego coś naturalnego, czy nie. Bardzo dobrze się grało, prawda? System zasad jest średni, szczerze mówiąc. Ale gdybyśmy się bardziej postarali, prawdopodobnie dotarlibyśmy do jakichś naturalnych rzeczy. No ale jako, że nasze postacie wszystko sobie racjonalizowały, to skutecznie działa racjonalizacja na tej sesji. Nie dotarliśmy do żadnego naturalnego objawu, który nasze postacie tutaj zinterpretowały. Generalne założenie jest takie, gra się z zwykłymi. Tak. Znaczy kult został napisany. No tak. Kult jest przeznaczony na lata 90. Tak, jest budżecie, bo nie bo tam jest dużo związane z zbliżającym się rokiem 2000. Także ten cały te troszeczkę dookładego się obraca. Więc najlepiej grać w kulta w latach 90. XX wieku, ale nie ma większych problemów z adaptacją. Ja mam pytanie, jaki jest koniec postaci? Wspomniany Zew, tam postać kończy na dwa sposoby. W Warhammerze też jako bohater albo jako coś zepsutego. Części do Albo części do machiny wojennej. A jak tutaj postać może skończyć kampanię? De facto, tak się zastanowić, pan pośmieczą. Bądź, że tak powiem, żyje sobie dalej. Jest nieświadomo. I siedzi w psychiatryku.
żel kabalistyczny jest podstawą klasyfikacji istot w tym świecie. Tych wyższych, tych, że tak powiem, no chrześcijańskie byśmy to nazwali aniołami i demonami, tymi najwyższymi.